Po zimowej przerwie wznowiono pracę przy budowie obwodnicy Słupska. Roboty dobrze widać z drogi przejeżdżając przez Redzikowo, Kobylnicę, Głobino, Reblino czy Krępę. Całość prac ma zakończyć się we wrześniu tego roku. Budowa potrwa 760 dni i kosztować będzie 288 milionów złotych netto. Jesteśmy w tej chwili na wiadukcie w węźle pierwszym na początku obwodnicy w kilometrze 700. Ten wiadukt zapewnia bezkolizyjny ruch w obrębie tego węzła, a więc wjazdu i zjazdu z drogi głównej oraz włączenia się i wyłączenia ze starej drogi dojazdowej do Słupska. No, pierwszy obiekt, jak widać, prawie gotowy, jeśli chodzi o samo wykonawstwo na obiekcie. Od strony węzła dwie jezdnie w warstwie wiążącej już przygotowane i w głąb prowadzone są dalsze roboty. No, obwodnica ma, jak wiadomo, 16 km obiektów podobnych do tego. Jest w sumie 11 dużych obiektów, w tym dwa kolejowe i most na rzece Słupi. Dobra, dobra. Na całej długości obwodnicy ma powstać aż 39 tak zwanych obiektów inżynieryjskich. Między innymi most przez rzekę Słupię, wiadukt kolejowy, 12 wiaduktów drogowych oraz 5 przejść dla zwierzyny płowej, gadów i płazów. Obwodnica Słupska będzie miała długość 16,3 km długości. W jej ciągu będą znajdowały się 4 węzły drogowe pozwalające na wjazd i zjazd z niej. Są nazwane od miejscowości, przy których się znajdują. Są to węzły Reblinko, Kobylnica, Głobino i Redzikowo. Na tych węzłach obwodnica będzie miała 2 jezdnie, natomiast pomiędzy węzłami tylko 1 jezdnię, co jest powodem krytyk. Znajdujemy się w tej chwili na moście przez rzekę Słupią. W Słupie most pięcioprzęsłowy, no jak widać już w takim stanie prawie przygotowanym do przekazania do użytku. Bardzo ważny obiekt, chcemy go jak najszybciej oddać, wykonawca w szczególności, ponieważ będzie to już możliwość transportu również technologicznego przez rzekę Słupię. Dotychczas stanowiła ona przeszkodę taką, że trzeba było jeździć przez miasto z pewnymi ładunkami, co wydłużało transport. I jak widać, przelot w stronę Krępy gotowy do użytku. Jestem asystentem inżyniera kontraktu i inspektorów robót drogowych. Tutaj są właśnie jest wykonywane wzmocnienie skarb wykopu za pomocą geokraty, która jest szpilowana i zasypywana humusem. Następnie będzie ułożona biomata i obsianie trawą. Dzięki temu zostanie zachowana, nie będzie rozmyć i skarpa będzie bardziej stateczna.